witam w kolejnym odcinku programu Tu Jesteśmy. To audycja, program, który powstaje przy współudziale Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice. Choć z drugiej strony to chyba bardziej przy współudziale Radia RSC i Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, bo to Młodzieżowa Rada Miasta, jej członkowie wybierają miejsca, do których zabierają nas w Skierniewicach i okolicach. I dziś kolejny odcinek, kolejne miejsce. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. A to tu przybliżą nam Alan i Dawid. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc chłopaki, gdzie jesteśmy? Jesteśmy nad Obajwanką w Skierniewice Jawka. Gdybyście mogli trochę więcej o tym miejscu nam opowiedzieć, bo podobno skierniewiczanom to znane miejsce, ale tym, którzy, tak jak ja, nie znali tego miejsca, co tutaj się dzieje, jakbyście przedstawili nam, słuchaczom głównie, to miejsce? No tutaj ludzie się kąpią, przepływają przez kajakami, pływają tutaj często strasznie. No i można tu przyjechać pogrillować sobie i ogólnie tak odpoczywać. Przestrzeni lasu, przyrody, łąki. Podobno można was znaleźć. Was to znaczy młodzież. Jak często tutaj się spotykacie? To zależy też od pogody, ale jak jest słonecznie, bardzo często można nas spotkać. Na przykład spotykając się ze znajomymi, żeby pogadać. Czasem tutaj, żeby nogi pomoczyć, zrobić jakiegoś grilla i po prostu posiedzieć i odpocząć. A jak wy odkryliście to miejsce? Bo ja odkryłam je dzięki wam. A wam też ktoś się pokazał? Czy to jest tak, że zwiedzacie Skierniewice, patrzycie, o, fajne miejsce? No mniej więcej to też zwiedzamy, ale niektórzy też mówili nam o tym miejscu strasznie dużo. No i tak właśnie odkryliśmy to miejsce. Jak tutaj docieracie? Bo Alan, wcześniej wspomniałeś, że tutaj rodzice pokazali ci to miejsce, ale tutaj Dawid dodaje, że zwiedzacie Skierniewice, okolice. Jak tutaj dotrzeć? No tutaj też można dotrzeć rowerem, na piechotę, autobusem. A gdybyś tak od Skierniewic jadąc, wskazał nam kierunek, gdzie dokładnie powinniśmy szukać tego miejsca? Jakieś punkty charakterystyczne, żeby dotrzeć właśnie tu nad Oberwankę? Nad Oberwankę punktem charakterystycznym jest piekarnia i tam jest taki zjazd duży w dół. No i tak jakby to jest takie miejsce, gdzie można tą Oberwankę znaleźć. Jeżeli już tutaj docieramy, tak jak dziś siedzimy w plenerze, mamy i wydmy, mamy las, mamy wodę. Wy wspomnieliście, że tutaj grillujecie, spotykacie się, rozmawiacie ze znajomymi. Spotykacie też wiele innych osób i z waszych obserwacji, co tutaj się dzieje? Bardzo dużo rodzin przyjeżdża, chcących odpocząć zazwyczaj. Bardzo dużo dzieci jest, tak jak można też zauważyć. Bardzo dużo psów jest przyprowadzane, też takich, też myślę, tak żeby nie został w domu sam, tylko zawieźć go ze sobą. No i zazwyczaj ludzie, którzy chcą po prostu odpocząć i zamoczyć sobie nogi w wodzie. Mamy przepiękne, urokliwe miejsce, w którym, jak widzimy i jak wy podkreślacie, wiele osób spędza czas. Kiedy rozmawialiśmy o programie Tu Jesteśmy z Młodzieżową Radą Miasta Skierniewice, prosiłam was, żebyście pomyśleli, co tutaj jeszcze można zrobić, co można zorganizować i też jak chcielibyście zagospodarować tę przestrzeń albo w coś ją urozmaicić. Co tutaj można by było zrobić? No tutaj można by było zrobić na przykład wspólne spotkanie z osobami, które są chętne na przykład do jakichś jazdek na rowerze, do grillowania, no i do spotkania się i do poznania nowych ludzi. I można by się jeszcze zorganizować też tu trochę więcej koszy, żeby wywalać śmieci, a nie do rzeki na przykład, ani je zakopywać w piasku. I wy jako Młodzieżowa Rada Miasta Skierniewice na pewno poczynicie jakieś kroki w tym, żeby właśnie zmienić tę przestrzeń. Powiedzcie mi jeszcze, dlaczego lubicie to miejsce? No jak widzimy, wokół jest bardzo dużo natury, bardzo dużo drzew, świeże powietrze. Jak jest za gorąco, można wejść, zmoczyć sobie nogi, można spotkać się ze znajomymi i po prostu odpocząć na przykład przy ognisku albo grillu. Mam taką obserwację podczas kolejnego już odcinka audycji Tu Jesteśmy, że was młodych ewidentnie ciągnie nad wodę. Byłam już nad Zalewem Zadębie, byłam na Zakolu nad rzeką Rawką. Drugi raz nad Zalewem Zadębie, choć z innej zupełnie perspektywy. Dzisiaj kolejne miejsce, gdzie jest woda. Czy wy te wodne klimaty lubicie aż tak? Myślę, że tak, ponieważ jak jest ciepło, no to zawsze ochłoda. Na przykład lody nie dadzą tak dużej ochłody, jak wejście do zimnej wody.
tu nawet rymami Alan z Młodzieżowej Rady Miasta zachęca do tego, żeby zajrzeć w to miejsce. Więc chłopaki, to jest wasze kilkanaście sekund na to, żeby zachęcić Skierniewiczan, turystów też, którzy nas słuchają i którzy nas oglądają, do tego, żeby właśnie tutaj przyjechać. Wasz czas. No, chcieliśmy bardzo zaprosić wszystkich obywateli miasta Skierniewice i okolic, żeby przyjeżdżali w to miejsce, bo to jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No i zapraszamy ogólnie. A o waszych inicjatywach, które będą się działy nad Oberwanką, na pewno Radio RSC i Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach poinformują. Chłopaki, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A państwa zachęcam do słuchania Tu Jesteśmy i do oglądania Tu Jesteśmy na kanale Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, a także na 88,6 FM, gdzie będziemy za tydzień. Dowiemy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia.